Zostałem poproszony przez organizatora międzynarodowych polsko-niemieckich zawodów hipicznych w Budzistowie, z którym znam się od wielu lat, Andrzej Michalski, o zaśpiewanie kilku piosenek dla gości dzisiejszej imprezy. I oczywiście zgodziłem się na to, ponieważ bardzo lubię śpiewać. Ostatnio dosyć mocno się wziąłem za śpiewanie. Zawsze to było częścią mojego aktorskiego zawodu. Ale nie interesuje mnie śpiewanie, które nie niesie ze sobą emocji i jakiegoś sensu. Ja lubię taką piosenkę, która przenosi coś, co człowiek czuje w środku. Moim idolem, jeśli chodzi o śpiewanie, był Joe Cocker. Nie ma go dzisiaj z nami, dlatego wspólnie z muzykami staramy się odtwarzać taką namiastkę tego, co Joe Cocker robił. Dlatego, że każda piosenka, którą on brał na warsztat, niosła ze sobą właśnie taki głęboki ludzki przekaz. So good! So good! I got you! To był facet, który wychował się na ulicy. Zanim stał się sławny po zaśpiewaniu piosenki Beatlesów With a Little Help from My Friends, naprawiał ludziom piecyki gazowe. I ja myślę, że dla każdego artysty czerpanie z tego, z prawdziwego życia, to jest to, co mu daje siłę. Ja skończyłem Wydział Aktorski Łódzkiej Filmówki w 1984 roku, 1984 roku, czyli jeszcze mocno w ubiegłym wieku. I przyznam szczerze, że jako taki chłopak 22-23-letni zaraz po studiach, to byłem po prostu surowy jak niedojrzały ogórek. I dopiero życie gdzieś tam daje człowiekowi ten bagaż doświadczeń, przeżyć, emocji, które może potem przedstawiać na scenie. Czy to śpiewając piosenkę, czy to grając w spektaklu. Bo myślę, że nie ma po co wychodzić na scenę, kiedy nie chce się czegoś dać ludziom. Najgorsze jest, jak się wychodzi na scenę po to, żeby powiedzieć, popatrzcie, jaki jestem świetny. Jaki jestem tam, nie wiem, ładny, albo przystojny, albo... Przeważnie wtedy wychodzi na to, że jest się głupim. I też druga sprawa, o której zaśpiewał Grzesiek Markowski, trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść też. Od kilku sezonów gram taki monodram, napisany własnym życiem, własnymi doświadczeniami przez Jana Jakuba Należytego. Świetny tekst, słodko-gorzki. Momentami, ponieważ Kuba Należyty ma wielki talent satyryczny i poetycki, momentami bardzo śmieszny tekst, ale łapiący za serducho tak naprawdę i dający dużo do myślenia, bo to jest historia człowieka, artysty, który kiedyś był na topie, na pierwszych stronach gazet, zarabiał dużo pieniędzy, był wszechobecny, wszechrozpoznawalny i nagle z powodu choroby alkoholowej stacza się do poziomu kloszarda, bezdomnego człowieka, który nie ma nikogo, nie ma środków do życia. Jedynym jego marzeniem codziennym jest, żeby zdobyć parę groszy na piwo czy tam na jakąś flaszkę. Ponieważ ma ten talent estradowy i doświadczenie, to odstawia one-man show na ulicy, żeby zarobić na piwo. I wtedy jest bardzo śmieszna ta sztuka. A kiedy widzimy go za chwilę, na przykład jak nie dostanie na to piwo, albo jak się obudzi na strasznym kacu, czy jak ma delirkę, albo wspomina kobiety, które go z powodu jego choroby zostawiły. I tę pustkę, ten brak miłości, to wtedy jest tragicznie. I teraz tak, ja jestem człowiekiem, który pije jak każdy Polak, powiedzmy umiarkowanie.
analizowałem to również z jedną z najwybitniejszych terapeutek uzależnień w Polsce, panią Ewą Wojdyło, która do tego monodramu zrobiła mi bardzo piękną rekomendację, pisemną nawet, bo była na spektaklu. I wiem, że raczej nie mam problemu alkoholowego. W związku z czym zagrać postać alkoholika, nie wiedząc, nie będąc alkoholikiem, no trzeba jednak jakieś swoje emocje prawdziwe podłożyć. Ja, żeby to było wiarygodne, podkładam sobie różne swoje życiowe sytuacje najtrudniejsze. I myślę, że spektakl, który odegrałbym tylko i wyłącznie technicznie przed publicznością, nie miałby sensu, gdyby on nie poruszył mnie podczas tego występu. Oczywiście technika jest potrzebny, nie wiem, długi oddech i tak dalej. To są rzeczy, których ja się nauczyłem w szkole, ale dopiero to życie i różne trudne sytuacje życiowe dopiero dały mi te stany emocjonalne, które ja mam wtedy, przeżywszy je kiedyś w życiu, mam pełne prawo spróbować przedstawić je na scenie. Dopiero wtedy publiczność czuje, że nie wiem, ta łza, która kapie aktorowi, jest prawdziwa, a nie udawana. Żeby odreagować te sytuacje sceniczne, zawodowe, czy takie stresowe, ja nie mam jakichś specjalnych sposobów, ale przyznam, że jest coś takiego, co bardzo lubię robić. Ja jestem swoim własnym kierowcą. Nie nadaję się na jakiegoś prezesa, który siedziałby z tyłu na tylnej kanapie i byłby wożony przez kierowcę czy ochroniarza. Ja po prostu bardzo lubię prowadzić auto. W ogóle lubię wszelkie sporty pokonywania przestrzeni, ale prowadzenie samochodu to jest coś, co lubię. Niestety no, nie można w ruchu ogólnym jeździć sportowo, ale prowadzenie auta mnie uspokaja. Tak się składa, że moje uprawianie zawodu trochę wróciło do korzeni, to znaczy jestem aktorem wędrownym, nie gram w jednym miejscu. Od 20 paru lat nie jestem etatowym aktorem żadnego teatru. Świat ludzkich spraw, czasem aż wstyd przyznać się. A jednak często jest, że ktoś słowem złym zabija, tak jak może. Gram chyba w tej chwili w 5 czy 6 produkcjach jednocześnie w różnych miejscach kraju. Do tego mam 2, w porywach nawet 3 projekty muzyczne, gdzie śpiewam z różnymi muzykami. I w związku z tym muszę bardzo dużo podróżować. Ja średnio robię między 70 a 80 tysięcy kilometrów rocznie. Jako własny kierowca. I to jest to, co mnie uspokaja. Wtedy mam czas na to, żeby pomyśleć, zastanowić się nad sobą, kiedy jadę nocą samochodem. Czasem, nie wiem, spotkam jelenia na drodze. Wybiegł mi kiedyś taki jeleń. To jest niesamowite było. Udało mi się w ostatniej chwili wyhamować. On trochę zgłupiał w światłach mojego samochodu. Dosłownie stał metr przed moją maską, kiedy udało mi się na śniegu zatrzymać samochód, jakoś tak wygubić ten poślizg. Spojrzeliśmy sobie w oczy, on tak załypał tymi białkami i zbiegł gdzieś w tę ciemność leśną. No to jedno z fajniejszych takich przeżyć, że obaj uszliśmy z tego z życiem. I te momenty, kiedy prowadzę samochód, kiedy jestem sam ze sobą, to jest też czas na to, żeby czas na mój kontakt z literaturą. Ja jestem słuchowcem, w związku z czym słucham bardzo dużo książek. Przesłuchałem wszystkie audiobooki, które za życia nagrał mistrz Zbigniew Zapasiewicz.
bo dobry lektor przy audiobookach to jest coś niezwykle ważnego. Sam lubię też nagrywać książki jako lektor. Nie mam na to zbyt dużo czasu, bo to jest bardzo czasochłonne, dlatego że nagranie, dobre nagranie książki, która ma powiedzmy, nie wiem, 300 stron, to jest kilka dni, które trzeba wyjąć z innej czynności zawodowej, więc rzeczywiście to zajmuje te dni i godziny, ale lubię to robić i naprawdę lubię słuchać książek, także wszystkim to polecam. W jednej produkcji serialowej tuż po studiach grałem postać chłopaka, to był serial realizowany przez Jana Łomnickiego, Rzeka Kłamstwa. Tam grałem takiego chłopaka, Bronka, parobka, który się zajmował końmi właśnie w gospodarstwie, takim dużym gospodarstwie chłopskim. I miałem taką scenę, że która miała polegać na tym, że ktoś wzywa mnie na ratunek do tonącej osoby nad rzeką. I w związku z czym ja wskakiwałem na... Akurat byłem w trakcie czyszczenia klaczy i musiałem wskoczyć na tą klacz, która była nieosiodłana, na oklep i na oklep ruszyć na ratunek komuś. Galopem. Tak to było rozpisane w scenariuszu, w związku z czym ja przez tydzień uczyłem się pod okiem instruktora, żeby tak po indiańsku wskoczyć na tę klacz i zagalopować z miejsca. To była cudowna klacz. Nie pamiętam już, jak ona się nazywała, bo to było już ponad 30 lat temu. W każdym razie to była klacz, która miała doświadczenie cyrkowe. Jeździła kiedyś w cyrku, w związku z czym była w stanie wytrzymać te treningi, kiedy nie udało mi się za pierwszym razem wskoczyć i dobrze wcelować w ten jej kłąb i tak dalej. W końcu się nauczyłem, było tak pięknie wymyślone, że ja wskakuję, hop. Tylko pech chciał, że nikt nie przewidział, że ta scena będzie kręcona na podwórzu, które jest wybrukowane kocimi łbami. W związku z czym, jak ja wskoczyłem i dałem jej impuls do zagalopowania z miejsca, no ona się poślizgnęła na tych kocich łbach i spadłem. Czerwony jak cegła, rozgrzany jak pies, muszę mieć, muszę ją mieć. Się przestraszyli, że kawalec się zabił, ale ja wstałem, otrzepałem się jakoś i mówię, kręcimy to jeszcze raz. Nakręciliśmy to jeszcze raz. No i potem oglądam film zmontowany. Scena, której uczyłem się przez tydzień, żeby wskoczyć ładnie na tego konia. I jest tak, ktoś tam woła, Bronek, topią się, lecimy. I ja miałem wskoczyć, a tu jest tak, że ja już widać tylko zad tej klaczy, jak ja już na niej wyjeżdżam z tego podwórka. Także nie było tego skoku widać, chociaż specjalnie trenowałem go. Więc moje doświadczenia końskie są takie, że też miałem taki przypadek do innego filmu, Krimen. To był kostiumowy film, którego akcja, serial kręcony przez Lasa Adamika na bazie powieści Hena. I tam grałem takiego młodego szlachetkę, który też musiał jeździć konno. Pamiętam, że przygotowując się do tego filmu miałem dosyć przykre przeżycie z koniem wariatem, który miał zupełnie nieobliczalne reakcje. Przeleciał wróbelek, to on stawał dęba na przykład, albo wprowadzam go do stajni, a on mnie zaczyna przygniatać do ściany. I myślę, że Na prawdziwy kontakt z koniem trzeba mieć dużo czasu i cierpliwości. Cierpliwość to jest to, czego mi brak. Więc myślę, że nie zasługuję na takie prawdziwe zaufanie konia jako człowiek, bo za mało mam na to czasu, żeby zdobyć zaufanie konia. W związku z czym, mimo że lubię sporty pokonywania przestrzeni, ograniczam się tylko do takich sportów, gdzie nie ma drugiej mentalnej siły, taką jaką jest koń, która mogłaby mieć wpływ na jakość tego sportu. W związku z tym dlatego narty, snowboard, rower, deska surfingowa, to jest to, nad czym jestem w stanie zapanować. Wiem, że deska surfingowa
nie zaskoczy mnie niczym. Oczywiście może mnie zaskoczyć wiatr, gwałtowny kierunek zmiany wiatru, ale ja wiem, że to się może stać. A co koniowi przyjdzie do końskiego łba, nad tym nie do końca panuje, ale podziwiam, te zwierzaki są piękne i myślę, że warto je kochać.